proszę popatrzeć. Osyp młodej pszczoły po kwasie, z paska z kwasem szczawiowym. Jest tu tutaj, leży pod ulem bardzo dużo pszczół, szczególnie takich młodych. Niektóre to widać, że faktycznie tak jakby mikrusy były, czyli te najsłabsze, ale niektóre to faktycznie zwykłe pszczoły, tylko że młode. I postanowiłem pszczołom dać wody, może to im pomoże. Spryskałem je trochę atomizerem z wodą, bo może po prostu mają jakieś duże pragnienie, a teraz robiło się akurat zimno. Ale to tylko w dwóch rodzinach, a resztę normalnie, czyli tu coś musiało pójść nie tak z leczeniem z warozą, albo że te pszczoły są jakieś osłabione. No albo po prostu właśnie to jest ten brak wody. Dajcie znać w komentarzach, czy mieliście takie doświadczenia z paskami. Ja od razu mówię, że to nie są jakieś paski samoróbki, tylko normalne ze sklepu, chyba Łysonia nawet. Także dajcie znać, czy mieliście taki przypadek, że wam leciała młoda pszczoła po paskach z kwasem szczawiowym. No sporo ich jest. I to sama młoda właśnie.